Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Rabki-Zdrój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat związany z jak żyć w ostatnich dniach na ziemi. I dzisiejsza część piąta, posłuszeństwo w obecnym świetle. Jest to bardzo ważny temat z uwagi, że dotyczy nas, naszego życia, naszej pobożności, naszego zachowania się. I słowo posłuszeństwo kojarzy się od razu z Bogiem. Bóg, który jest władcą ziemi, władcą wszechświata, określa nasze warunki życia i postępowania. On jest głównym prawodawcą, on wie najlepiej, co nam jest potrzebne, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I tutaj na ziemi wytworzyły się specyficzne warunki. Nasza ziemia jest teatrem, areną walki zła i dobra. My, jako ludzie, w pełni nie rozumiemy tych zmagań, które się tutaj dzieją na ziemi, lecz możemy tylko po części zrozumieć naszym umysłem, naszą mentalnością grzesznika. Co tutaj się właściwie dzieje na ziemi? To jest świat ducha. Świat materialny jest przez nas całkowicie prawie że poznany. Naukowcy ciągle coś odkrywają, ale świat ducha jest bariera nie do przejścia, nie do zrozumienia. I posłuszeństwo wiąże się z Królestwem Niebieskim, panowaniem Boga. Bóg w przyszłości zapanuje całkowicie nad ziemią. Ale teraz jest ten czas próby. My wszyscy przechodzimy próbę. Próbę wierności. Próbę, czy nadajemy się do Królestwa, czy nie. Chrystus Pan, nasz Zbawiciel, zawsze mówił o Królestwie Niebieskim. Jest sławny werset Ewangelia Mateusza, 3:2, gdzie jest napisane: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Bardzo dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, kto ma najwyższą władzę. Kto może nam dać zbawienie. Z kogo słowem mamy się liczyć. I tu mamy szereg wersetów z Nowego Testamentu o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Zbawiciel nam jest potrzebny z uwagi na grzech, który zaistniał. Chrystus Pan poniósł ofiarę za nasze grzechy. Ojciec wasz niebieski wie. Bóg wie najlepiej, jak wyjść z tej sytuacji. Czasami może nam się wydawać, że drogi Boże są niezrozumiałe, że Bóg nie interesuje się nami, że Bóg, nawet możemy powiedzieć, źle postępuje. Ale nie odważmy się nigdy zakwestionować Bożego panowania, że Bóg cokolwiek robi źle. Bóg jest idealnym dobrocią i On wie najlepiej, co należy zrobić, aby wyjść z tej sytuacji. Może nam się wydawać, że to trochę za długo trwa, ojejku, dobrze, żeby się już to skończyło, ale czas na zegarze Bożym całkiem inaczej płynie. Ewangelia Jana, 8:: gdzie jest Ojciec mój? Jezus odpowiedział: nie znacie mnie, ani Ojca mego.
Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Tak więc zrozumienie Boga jest bardzo ważne, abyśmy poznali Ojca, poznali Syna i poznali Ducha Świętego. Nie poznali, co my sobie, my będziemy zarządzali tym światem. Popatrzmy na ten świat, ile on istnieje, ale ludzie sami od siebie nie mogą zaprowadzić porządku. Ciągle się coś dzieje, ciągle jakieś problemy, walki, zło toczące się. Ludzie nie są w stanie wprowadzić dobra. Dlatego z ufnością oczekujemy na Królestwo Boże, że zapanuje dobroć i sprawiedliwość. Pierwsze rzeczy przeminęły. Jan 14. A ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy przebywa wśród was i was będzie. Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Człowiek z natury zapomina wiele rzeczy. Trzeba mu przypominać. I tym, który jest wśród nas, jest Duch Święty, który jest pocieszycielem, pomaga nam, poucza nas, przekonuje nas. I w 16 rozdziale jest powiedziane, on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. To właśnie studiujemy. Następny temat będzie mowa o grzechu. Jak Duch Święty przekonuje o grzechu? To jest bardzo ważne, żeby człowiek sobie nie wyobrażał, że sobie sam poradzi z grzechem. I o sprawiedliwości. Jaka jest sprawiedliwość? Jakie prawa są na tej planecie? Jakie prawa będą w przyszłości? To są bardzo ważne odpowiedzi. I ostatni werset. Duch Święty bowiem pouczy was. Pouczy was. To jest bardzo istotne, abyśmy otworzyli się na działalność Ducha Świętego. Dobrze byśmy, abyśmy znali dobrze naukę Jezusa, co Bóg od nas wymaga i co Duch Święty nas przekonuje. Przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości, ale także o sądzie, że będzie ten sąd ostateczny. I teraz przejdźmy do dwóch kategorii ludzi. Mądry mąż i głupi mąż. Pismo Święte zdecydowanie większości podaje dwie kategorie. Zbawiony i niezbawiony. Owce i kozły. Dzieci Boga i dzieci szatana. Nie ma czegoś takiego pośrodku. No tutaj tak jakiś bliżej nieokreślony człowiek. Pan Bóg, działając przez swojego Ducha Świętego, przez świętych aniołów, testuje ludzi, aby przekonać się, kim jest człowiek, aby poddać go próbie. I tu mamy dwa gatunki ludzi. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha słów moich, lecz nie wykonuje je, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry
i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Pierwszy człowiek jest człowiekiem solidnym. Nie tylko słucha, ale i też wykonuje. Te rozważania, które my tutaj przedstawiamy, prowadzą do tego, aby nie tylko słuchać, ale wprowadzać, robić postęp w swoim poznawaniu Słowa Bożego. Bo kiedy przyjdą różnego rodzaju problemy, doświadczenia, o których Pismo Święte wiele razy podaje, jak to szatan kusił Chrystusa potrójny sposób, a Chrystus przezwyciężał, a był człowiek, który nie był zbudowany na tym solidnym fundamencie, szatan go kusił i bardzo szybko poddał się tej próbie, sprzedał Chrystusa i sam się stał wielkim grzesznikiem. Tak więc starajmy się usilnie być tym człowiekiem mądrym, który buduje swoją wiarę na opoce, na solidnym fundamencie, aby ten dom swojej wiary nie uległ zniszczeniu. I teraz kolejne zagadnienie związane z drogą sprawiedliwych. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do dnia białego. Salomon to powiedział. Czyli pierwsze kroki to są skromne kroki. Możemy być nawet zaniepokojony, dlaczego ten człowiek jakichś większych postępów nie robi. Ale to jest tak, jak z nocy dzień się robi. To nie jest jakieś pstryknięcie światła, że naraz się robi jasno w pokoju, ale wiemy, że pierw jest taka zorza, tam się coś na wschodzie rozjaśnia, później jest coraz jaśniej, ale ciągle jest ciemno. To są pewnego rodzaju zwiastuny. Powinniśmy się cieszyć, kiedy ten człowiek oświeca się, coś wprowadza, jakieś reformy w swoim życiu i chce po prostu coraz więcej. Ja studiuję Pismo Święte już 50 lat i wiem, że jeszcze daleka droga do zrozumienia, no może nawet wieczność. Chciałbym wieczności żyć z uwagi na to, że ten temat jest tak ciekawy, że tu nie widzę końca tego tematu. I tak samo każdy, który poznaje, nie denerwujmy się, kiedy on robi te pierwsze kroczki, tak jak dziecko małe. Ile to miesięcy minie, za kiedy pierwsze kroki, za kiedy zacznie mówić, uczyć się, ale mamy cierpliwość, że coś z tego człowieka będzie. Tak samo i droga sprawiedliwych jest. Kolejnym dobrym przykładem, o którym Słowo Boże w Dziejach Apostolskich mówi, o Berejczykach, jest o nich podane takie dobre świadectwo, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Nie wiadomo kto i co byśmy czytali, rozważali, nie możemy zapominać, że toczy się walka między dobrem i złem. Zło chce, żebyśmy byli taką chorągiewką. Coś tam zawieje, już zmieniamy. Przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I Bóg chce, żebyśmy byli statycznymi osobami. Żebyśmy nie tylko przyjęli Słowo Boże, naukę Chrystusa z całą gorliwością, lecz badali ją, czy ona jest zgodna z Pismem Świętym. Pamiętam, kiedy pierwszy raz
miałem w ręce Nowy Testament. Bardzo się cieszyłem z uwagi na to, że w tym czasie byłem ministrantem, służyłem do mszy świętej. Jeszcze wtedy to był obrządek łaciński, musiałem się po łacinie tego wszystkiego nauczyć. I byłem bardzo gorliwy i chciałem przeczytać w tej Piśmie Świętym, jak ta msza święta wygląda. Jak to wszystko jest tam opisane. Potwierdzić swoją wiarę. No i jakże wielkie było moje rozczarowanie, kiedy czytając Ewangelię, jakoś stwierdziłem, no jejku, to są normalni ludzie, tam nie ma żadnej mszy, żadnych kapłanów, żadnej łaciny nie ma. No byłem zaszokowany tym wszystkim i stwierdziłem, że rzeczy nie mają się tak, jak potrzeba. Kolejne wersety nam mówią skuteczne przyjęcie Słowa Bożego. Przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Czyli Tesaloniczanie przyjęli Słowo Boże, ale nie przyjęli, chociaż ludzie mówili to Słowo Boże, to nie przyjęli to jako słowo ludzkie, lecz jako prawdziwe Słowo Boże, które skutecznie działa. Bo cóż z tego, że przyszli, posłuchali apostoła Pawła, a fajnie mówi, i wyszli i zapomnieli cokolwiek, tylko mówili, o, bardzo ładnie mówił, ale co, to tak nie za bardzo wiem. I żadnego skutku to Słowo Boże nie zrobiło na nich. Tak jak Chrystus mówił, człowiek zbudował dom swój na piasku, ale słuchając Słowa Bożego, skutecznie przyjęliście Słowo Boże. Nie tylko wysłuchaliście, ale przyjęliście. Tak jak apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś kradnie, niech kradnie, przestanie, ale żmudną pracą własnych rąk, niech zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. To są konkretne zalecenia Słowa Bożego. I to jest skuteczne działanie. Jeżeli ktoś, będąc złodziejem, no koniec ze złodziejstwem, idę do pracy, sam pracuję na własne utrzymanie, a nawet pomagam tym, którzy nie mają z czego się utrzymać. Rzymian 6 rozdział. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Człowiek jest sługą grzechu. Kiedyś to się mówiło, o, żyje on w grzechu. Żyje w grzechu. I to każdy wiedział, co to znaczy. Żyje w grzechu. Ale jesteś sługą grzechu. Mimo to, że jesteś sługą grzechu, możesz nie być sługą grzechu, ale musisz coś zrobić. Musi nastąpić zmiana w twoim życiu. Przyjmujesz ze szczerego serca tą naukę. To jest dobra nauka, bo myślisz poważnie o Królestwie Niebieskim. Chcesz tam się znaleźć. I wielka będzie strata, kiedy będziesz wyrzucony precz i sam stwierdzisz sobie, no nie przyłożyłem się do tego. Potraktowałem tę sprawę bardzo lekko. Bóg traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Sąd, najbardziej sprawiedliwy sąd, Boży się odbędzie nad człowiekiem. I o tym musimy pamiętać. Kolejne wersety o tym przyszłym objawieniu, o tej drodze, którą Bóg roztacza przed nami. Nie wszystko nam od razu
wychodzi. Nie wszystko nam zostało, jest objawione. Ja nawet po tych 50 latach studiowania Słowa Bożego czytam pewne wersety, mówię, ojeju, tak jakbym to nie czytał. Pan Bóg mi to objawia, Duch Święty mi objawia. Jestem zaszokowany tym wszystkim. Ile tu jeszcze przede mną jest tajemnic, które Bóg chce odsłonić przede mną. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Świat to jest ten upadły świat, grzeszny świat. Są wybrani przez Boga, którym Bóg się objawia. Chociaż Bóg się objawia wszystkim ludziom, a większość żyje w tej nieświadomości lub w odrzuceniu prawdy żyje. Ale ci, którzy go przyjmują, to stają się dziećmi Bożymi. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Bóg objawia tajemnicę. Apostołowie przekazywali, ta tajemnica została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I oni przyszli dalej, ogłaszają tę tajemnicę, że nie wszyscy umrzemy. Będzie grupa ludzi, którzy nie umrą, ale żywo przywitają Jezusa Chrystusa. Każdy ma tę nadzieję, że On będzie do tej grupy należał. Ale nie mamy żadnego wpływu na czas. Ten czas przyjścia Chrystusa jest w rękach Boga. I teraz przyszło objawienia. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek, Hebrajczyków 9. To jest bardzo ważne. Izraelici byli przyzwyczajeni do składania ofiar z baranków, z owiec, z cielców, w świątyni, gdzie byli kapłani. I apostoł Paweł mówi, że jeszcze nie był objawiony ten prawdziwy przybytek, zbudowany przez Boga. Nie było jeszcze tego prawdziwego kapłaństwa według porządku Melchizedeka Jezusa Chrystusa, póki stoi ten pierwszy przybytek. Pierwszy przybytek został zrównany z ziemią przez Rzymian. No i co powstało w to miejsce? Nic. Ale w niebie jest ten prawdziwy przybytek, gdzie jest arcykapłan i wiele analogii ze służbą starotestamentową jest w tym nowym przybytku. W Piśmie Świętym mamy około 65 rozdziałów rozsianych w całym Piśmie Świętym dotyczących ofiar. To jest jedna z najbardziej omawianych tematów. Temat ten jest związany z grzechem. W jaki sposób dokonuje się odpuszczenie grzechów? Odpuszczenie grzechów dokonuje się przez przelanie krwi. Przelanie krwi Jezusa Chrystusa na Golgocie i tu rozpoczyna się służba w świątyni. Ta sprawa wymaga osobnego omówienia. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, objawia człowiekowi swoje zamysły. Księga Amos, 4 rozdział. Kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, widzimy, jak Bóg objawiał swoje zamysły. W jaki sposób możemy poznać myśl Boga? W jaki sposób możemy zrozumieć, co Bóg od nas wymaga, co Bóg od nas chce? To są na razie szczątkowe objawienia, bo wierzę, że w Królestwie Niebieskim całkiem inaczej popatrzymy na tym wszystko.
będziemy bezpośrednio przez Boga pouczeni. Możemy Mu zadawać pytania, a Bóg odpowie na wszystkie nasze pytania i wątpliwości, które będziemy mieli. Następny temat: wiara i uczynki. To jest to, co jest, o człowiek mądry zbudował dom na opoce, a człowiek głupi zbudował dom na piasku. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, dar to Boży, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tu jest ciągły dylemat człowieka, przez co człowiek jest zbawiony, czy z łaski, czy z uczynków i tak dalej. Bóg darmo z łaski zbawia człowieka. Ale zbawiając człowieka, wymaga od człowieka posłuszeństwa. Posłuszeństwa wykazanego swoimi uczynkami. Bo jeżeli nie ma uczynków, to tam dalej jest powiedziane, szatan też wierzy. Wierzy, że jest Bóg, ale uczynków nie ma żadnych wartościowych. Pamiętajmy, że wiara i uczynki są bardzo ważne. Wiara jest, jakby powiedzieć, początkiem naszego życia. Początkiem życia w Chrystusie. I teraz kolejny werset. Następnie wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. To były piękne deklaracje. Izrael deklarował, że wszystko uczynimy. No wiemy, że było bardzo trudno im wytrzymać tym wszystkim, że ta wielka masa ludzi, która wyszła z Egiptu, musiała się 40 lat wałęsać po pustyni, gdzie tylko dwie osoby z tych miliona więcej osób weszły do ziemi obiecanej. Jedno pokolenie musiało umrzeć, które buntowało się cały czas, mimo że mówili: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. I każdy z nas to powie, ale niech się dobrze zastanowi nad tym, żeby nie zachowywał się jak Izraelici na pustyni. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Mamy dwie drogi znowu. Kim jesteś sługą? Sługą grzechu, czy sługą sprawiedliwości? Komu? Czy żyjesz w grzechu, czy żyjesz w sprawiedliwości? Zastanów się, człowieku, nad tym. Bardzo poważnie, bo od tego będą wiecznie konsekwencje zależały. I teraz na sam koniec posłuszeństwo. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Nawet Syn Boży, Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, był posłuszny prawom. Był posłuszny prawu Królestwa Niebieskiego. Cały czas podkreślał ważność prawa, posłuszeństwa, miłości i zarazem wiary. I to jest właśnie miłość do Chrystusa, to jest taka równowaga między posłuszeństwem a wiarą.
Jeżeli nasza wiara wzrasta, to musi wzrastać posłuszeństwo. Jeżeli posłuszeństwo maleje, no i ta wiara maleje. Zero posłuszeństwa, zero wiary. No takie są kolejności. Musimy nauczyć się posłuszeństwa. Nauka posłuszeństwa. Sam Chrystus uczył się posłuszeństwa i my też możemy się uczyć posłuszeństwa. Posłuszeństwo w obecnym świetle. Jesteśmy uczniami Chrystusa, a nie ma tam jednej klasy. Jest szereg klas. Są dzieci, dorośli, seniorzy, starcy. I każdy ma swój udział w tym posłuszeństwie. Kończąc, serdecznie zapraszam wszystkich do posłuszeństwa w obecnym świetle. To, co obecnie wiesz, poznałeś, wprowadź w życie. Bądź posłuszny Bogu. Kolejna część to usunięcie grzechu ze swojego życia. To jest bardzo ważne. Będziemy tutaj rozważali na temat grzechu, jak usunąć grzech, jak zrobić, żeby nie mieć tego takiego określenia: żyję w grzechu. Proszę Pana, ja żyję w grzechu. Nie, ja żyję w sprawiedliwości. Oczekuję na przyjście Chrystusa. Chrystus jest moim Panem. I dlatego Jemu się oddałem. Jestem posłuszny, mam żywy związek z Nim, wzrastam w ławce, studiuję Pismo Święte, żyję prawym życiem i staram się wieść tutaj bogobojne życie, jak ten człowiek, który zbudował dom swój na opoce. Kończąc, serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Niech Was Wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.